Olejek z oregano bardzo zrobił się ostatnimi czasy popularny. Chciałbym Was dzisiaj, moi drodzy, mimo wszystko trochę przestrzec przed jego stosowaniem. Przede wszystkim stosowaniem w nieodpowiedni sposób, bezwiednie. I nie chcę tutaj oczywiście skupiać się jak gdyby tylko i wyłącznie na tym olejku, ale na jego przykładzie zwrócić uwagę, żeby nie popadać w pułapkę tego, że ktoś coś powiedział, jakiś autorytet gdzieś coś ktoś usłyszał i od razu lecimy i kupujemy jakiś suplement czy nawet lek i próbujemy załatwić w ten sposób jakiś problem. Przykład, moi drodzy, olejek z oregano. Moja mamusia, moja kochana mamusia kupiła sobie taki olejek. Ona często, zanim coś kupi, to mnie się pyta, ale czasami kupi i pyta już po fakcie. No i spytała mnie po fakcie, kiedy już zaczęła stosować, co ja na ten temat sądzę. No więc spytałem się, po co? No powiedziała mi, po co? Pytam się, w jaki sposób stosuje. No i tutaj pierwszy w jej przypadku błąd był taki, że ten olejek stosowała, no tak jak pisało na ulotce, tak jak pisze na internecie, wszędzie, żeby stosować go z wodą. Nic bardziej mylnego, ja sprawdziłem również w internecie bardzo dużo stron, które sprzedają olejki z oregano, właśnie proponują w ten sposób go podawać. Nie wiem, czy skąd się to bierze, czy to są jakieś normy, według których się trzeba kierować, natomiast no, miejmy świadomość, że olej z wodą nie łączy się. Jeżeli chcemy stosować olejek z wodą, jakikolwiek, no to tylko wtedy, kiedy stosujemy inhalację. Wtedy olejek podgrzewając, woda podgrzewa olejek, on się wcześniej ulatnia, no i dzięki temu możemy się inhalować. Natomiast jeżeli chodzi o nasz układ pokarmowy, takie połączenie jest moim zdaniem wysoce niewskazane. Drugi przykład, i jest on bardziej w pewnym sensie drastyczny. Moja koleżanka nie tyle pochwaliła się, czy opowiedziała mi o tym, że stosowała olejek u swojego dziecka, tylko kiedy już wystąpiły efekty uboczne, prawdopodobnie związane, spowodowane stosowaniem tego olejku, bo na 100% oczywiście nie można być pewnym, ale dziecko dostało wysypki. Więc zaczęliśmy szukać, drążyć, skąd ta wysypka się mogła wziąć. Na całej klatce piersiowej i na plecach. A jak to u dziecka bywa, zaczyna, kiedy swędzi, rozdrapywać i wtedy już przyczyna nie do końca może być istotna, ale trzeba działać, żeby zagoić to, co stało się w późniejszym etapie skutkiem ubocznym. No i doszliśmy do wniosku, po wielu, wielu pytaniach, po długiej rozmowie, że to być może właśnie z powodu olejku z oregano. I również w tym przypadku pierwszy podstawowy błąd, choć może nie pierwszy, ale podstawowy błąd, stosowanie. Również stosowała ten olejek, podawała dziecku z wodą. To był pierwszy błąd. Drugi błąd był taki, że chcąc, jak to powiedziała, stosuje ten olejek po to, żeby dziecko nabrało odporności. No, więc podawała dawkę jak dla dorosłych. Bardzo poważny błąd. A trzeci istotny błąd, to jeżeli się wczytamy albo doinformujemy z dobrego źródła, to olejku z oregano dziecku raczej nie powinno się podawać. Olejek eteryczny jest to silna substancja skoncentrowana. Dla rośliny jest to ochrona przed szkodnikami, a dla nas ludzi w odpowiedniej dawce może być i jest bardzo, bardzo dobra, lecznicza substancja. Natomiast pamiętajmy, że jest to silny środek, bardzo mocno również drażniący. Na szczęście udało się wysypki pozbyć kilkoma specyfikami bardzo szybko, choć minęło kilka dni i można powiedzieć, że okej, ta wysypka może zniknąć też w sposób samoistny, naturalny. No ale mazidła pomogły, prawdopodobnie, trzeba tak myśleć. To nie istotne w tym momencie, ale istotne jest to właśnie, żeby zanim zaczniemy się suplementować czymkolwiek, to ja Wam, moi drodzy, polecam, wiecie co? Idźcie do szafki, w której trzymacie suplementy, wyciągnijcie je wszystkie i zobaczcie,
ile z nich jest przeterminowanych, które są napoczęte, a niedokończone, żeby zdać sobie sprawę, że my często ulegamy impulsowi i lecimy, kupujemy, wydajemy dużo pieniędzy, często sobie nie pomagając, a jeszcze możemy sobie zaszkodzić. Ja wiem, bo jako YouTuber również nagrywam materiały, które mogą sugerować stosowanie różnych produktów, ale pamiętajcie też, że YouTuber nagrywa, jeżeli nie przede wszystkim, to mimo wszystko to jest bardzo ważne, dla pieniędzy. To się robi dla przyjemności, ale też efektem jest to, że się zarabia pieniądze. I często ktoś, kto nie ma większego pojęcia, a nagrywa dużo materiałów i może mieć magistra, może mieć doktorat, może mieć profesurę przed nazwiskiem, będzie mówił o rzeczach, których sam nie liznął. Gdzieś coś zebrał informacje, rzucił w prompter, przeczyta, ładnie to brzmi, fajnie wygląda, zachęcająco, taka fajna reklama, ale to nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiecie, trzy produkty pomogą ci na to, nie jest tych pięć produktów, bo one ci mogą na coś zaszkodzić. To jest wszystko, moi drodzy, tylko i wyłącznie biznes. A wy jako odbiorcy, ja również jako odbiorca innych YouTuberów, no musimy cedzić te wszystkie informacje, bo często one są nie tyle wyssane z palca, co nie, jak mówiłem, nie mają zbyt wiele wspólnego z naszą rzeczywistością. A na przykładzie olejku z oregano, moi drodzy, właśnie chciałbym wam na to zwrócić uwagę. Czas świąt, więc do zobaczenia, moi drodzy, w zdrowiu. Przede wszystkim w zdrowiu. I to jeszcze taka mała sugestia. Mała może prośba, podpowiedź. To jest czas, kiedy lepiej nie być samemu. Zwłaszcza osoby, które do niedawna były w szerszym gronie rodzinnym, a teraz, też mówię z tej perspektywy, kiedy tracimy bliskie osoby, i ten stół wigilijny jest ubogi i wiemy, że są osoby, które są samotne, to może warto chociaż zadzwonić, porozmawiać albo wysłać jakieś życzenia, ale takie szczere, nie kopiuj i wklej, żeby takie osoby miały świadomość, że nie są same. A to trudny, dodatkowo trudny czas właśnie dla kogoś, kto stracił kogoś bliskiego. Moi drodzy, zdrowia i do kolejnego materiału. A zapraszam, bo właśnie nagrałem film i pewnie go jutro puszczę. Jaki suplement? Właśnie mowa o suplementach. Nie, to nie jest suplement. Jaki dar natury warto mieć w tym okresie, w takim okresie jak święta, kiedy jemy dużo, często bez opamiętania, robimy totalną mieszankę w żołądku, w układzie pokarmowym. Czym sobie pomóc? Jeden bezpieczny, naturalny produkt. Zapraszam, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.